Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drysta52 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, dzisiaj ostatnie, można powiedzieć, będziemy robić poczynania, jeżeli chodzi o takie elementy poboczne, zanim ruszymy z fabułą, ponieważ zostało nam do porozmawiania tak naprawdę tylko z doktorem Dawkinsem. Więc zanim to zrobimy, jeszcze raz sobie przejdziemy przez listę. Przerażająca refleksja zostaje. Audiencja u kleryków zostaje, machlojki zostają, zawody gosty też zostają. Z zadań pobocznych zostało nam tak naprawdę, możemy jeszcze spróbować porozmawiać tutaj z tą nauczycielką albów. Ona już powinna być dla mnie jakiegoś questa, ale zanim. Trolla też na razie zostawimy. Możemy wykonać prawą rękę Bahadura oraz być może stoczyć jedną walkę na arenie Atylli. Także spróbujemy sobie to zrobić. Taka też fajna sprawa jeszcze jedna. Dzisiaj postaram się, dzisiaj albo w kolejnym odcinku, albo jeszcze w kolejnym, zobaczymy ile nam z tym wszystkim zejdzie. Postaram się odnaleźć ostatniego towarzysza, który może Jaxowi towarzyszyć w naszej przygodzie. W pierwszej serii z Alexa tak się zdarzyło, że tak naprawdę ostatniego towarzysza odnalazłam dopiero pod koniec gry. Uważam, że bardzo mądrym posunięciem byłoby teraz, żeby zdobyć tego towarzysza wcześniej. To znaczy, no właśnie na przykład w tym pierwszym rozdziale, żebyśmy to mieli. Czy ja dobrze idę? Nie, nie idę dobrze. Bo Attila jest tutaj. Nie muszę nigdzie chodzić, nie wiadomo gdzie. Tylko tutaj na wprost. Spróbujemy wejść na arenę. Zobaczymy, jakiego teraz dostaniemy przeciwnika. Depczemy po klamotach trupów. Fajnie, co nie? Super, Zouza. Cieszę się bardzo. I również przypominam o tym, że po pokonaniu walce nie możemy Attilli przekonywać do tego, żeby walczył później na arenie. Taka ważna sprawa. Dobrze cię widzieć. Moje bestie nie mogą doczekać się pory karmienia. Staniesz do walki, czy boisz się skończyć jako podwieczorek? Spróbujemy. Chcę walczyć. Dobrze. Uporałeś się z pierwszym wyzwaniem. Gotowy na kolejne? Jeśli polegniesz, to może być twoje ostatnie. O mnie się nie martw, staruszku. Zobaczymy, czy za minutę też będziesz taki chojrak. Przygotuj się. Zabieram cię na arenę. Zobaczymy. Oh my godness! Co to jest? No, z tyloma czyhaczami to ja się jeszcze nie lałam. Czemu moje rytuały nie działają? Ja nie podpiłam nic sobie. Dobra, ważne jest to, żeby pokonać najpierw jednego. Ale to chyba jest wiadome. Gorzej, że... No nie no, na szczęście Zouza nam pomaga. O ile Zouza już nie umarła przez przypadek, ale chyba nie. Dobra, jest szansa. Zouza już nie żyje, prawda? Tak, Zouza już nie żyje. Bardzo cudownie, nie mam mikstur leczniczych. Ale został mi... Dobra, ten czyhacz już zdech. Zouza je trochę też poklepała. Więc to jest dla mnie plus na pewno. Może się uda nawet tak, że Zouza jeszcze zdąży wstać. Używamy trochę jetpacka, żeby sobie zregenerować życie. Nie wiem, czy skupić się najpierw na jednym, czy jednak najpierw, wiecie, oklepywać ich porówno. Zróbmy jakiś silny atak. Może jeszcze jeden. Pięknie. Wydaje mi się, że raczej po tej arenie. Dobra, nie, no nie leczy się jeszcze bez przesady. Okej, no pięknie w sumie. Z czyhaczami nie jest wcale aż tak źle. Udało nam się. Zouza wstała. Gorzej tylko, że nie wiadomo, co będzie, wiecie, kolejne, nie? Wojownik. Zabito 200 potworów. Cudownie, zebrałam chyba wszystko. Więc możemy wyjść. Pogadajmy sobie z Attillą. Co za walka!
To zaszczyt oglądać cię w akcji. Proszę, to dla ciebie. Ile bym dał, by znów być taki młody i silny. Właśnie, to jest kolejna taka sprawa. Nie zachęcamy pana staruszka. Tylko wręcz przeciwnie. W twoim wieku? Zapomnij, staruszku. Zrozum, niełatwo zapomnieć o przeszłości. Ale wystarczy tego smęcenia. Praca czeka. Wróć, kiedy będziesz skory do następnego wyzwania. W międzyczasie ja zajmę się przygotowaniami. Dobra, wydaje mi się, że na razie możemy sobie to zostawić i tą walkę zostawimy właśnie sobie na później. Wzięłabym sobie, zrobiła zadanie prawa ręka Bahadura. Co prawda nie mam zamiaru jeszcze awansować, bo i tak potrzebuję do tego 30 poziomu. Ale wiecie, dlaczego by nie zrobić tego zadania i po prostu nie podbić sobie tym punktów doświadczenia? Myślę, że to będzie całkiem mądre podejście. W ogóle mam też coraz bardziej ochotę spróbować z tym trolem się zmierzyć, ale jakoś mnie to nie przekonuje. Okej, muszę zejść sobie na poziom niżej. Tak. I musimy porozmawiać sobie z głosem Jaxa o tym, kogo powinniśmy wybrać jako zastępcę Mordraga. Jak widzę, Bahadur mianował cię jednym z naszych wandali. Wykazałeś się rozwagą, mój panie, przyjmując owo wyróżnienie. Czego sobie życzysz? Mordrag nie żyje. Potrzebuje zastępstwa. Mordrag, zabiłeś go? Tak. Rozumiem. Co za tym idzie? Równowaga została zachwiana. Należy poszukać kogoś na jego miejsce. Dokładnie. Kto według ciebie zdołałby przejąć obowiązki Mordraga? Liczyłam na to, że ty mi to opowiesz. Sam chcę przejąć jego funkcję, ty powinieneś to zrobić. Liczyłem, że ty mi to powiesz. Dziękuję za zaufanie, mój panie. Wysunę zatem kilka sugestii. W interesie Bahadura leżałoby, by stanowisko to objął Marat. Jest radykałem, który już dawno dowiódł swej wartości. Bez wątpienia nie wzbraniałby się przed przyjęciem funkcji w cysternie krwi. Niech będzie zatem Marat. Czy jedynie on nadaje się do tego zadania? Jeśli Marat się nie zgodzi, warto postarać się przekonać Dymitra. Zastanawiam się jednak, czy Bahadurowi się to spodoba. Dymitr nie należy do radykałów. Sam to rozstrzygnij. W sprawie następcy Mordraga. Co jeszcze? Zanim podejmiesz pochopną decyzję. Dobra. No porozmawiamy oczywiście z nimi, ale sprawa jest taka, że ja i tak... Właśnie, to jest ten wybór, o którym wam mówiłam też w ostatnim odcinku, pod koniec. Polega on na tym, że... Jezu, znowu się zgubiłam tutaj. Polega on... Dobra, tędy wyjdę może. Polega on na tym, że jeżeli wybierzemy Dymitra, to automatycznie będziemy musieli odejść do Banitów i u nich awansować, tak jakby dalej. Jeżeli wybierzemy Marata, to możemy zostać u Morkonów. I pod koniec ostatniego odcinka sprawdzaliśmy sobie obie opcje. To znaczy... Ja nie wiem, czy ja muszę z nimi oboma gadać. To znaczy opcję pod tytułem co mi dają Banicie, co mi dają Morkoni i wybrałam Morkonów. Chyba wolę najpierw porozmawiać z Maratem, tak na wszelki wypadek. Mam nadzieję, że dobrze biegnę i że to jest Marat tutaj. A tak, on nie miał u Gosty przypadkiem teraz siedzieć po tym wszystkim? Chyba tak. O matko, gdzie ja znalazłam? Do Zariny. Nie chciałam iść do Zariny. Chciałam zejść do piwnicy, a poszłam sobie w cholerę. No cóż, tak czasami bywa, że jeszcze chodzę nie tam, gdzie powinnam. Nie ma co się martwić. W
teorii mam teraz aktywny swój, wiecie, jak to się mówi, matko kochana, rytuał, ale tak jakoś nie wiem, miałam wrażenie, że nie działał podczas tej walki na arenie. Dobra, zacznę od rozmowy z Maratem. Oddanie kłusownikom władzy nad bramą było idiotyczne i niebezpieczne. Nędzni przybysze rozlezą się tu jak robaki. Szukam zastępcy dla Mordraga. Chodzi ci o nadzór nad cysterną krwi? Tak. I pomyślałeś o mnie? Chyba myliłem się co do ciebie. Dokonujesz słusznego wyboru, przyrzekam. Jeśli zależy ci na stanowisku Mordraga, powiedz mi coś. Jasne, to dla mnie żaden kłopot. Jak zamierzasz traktować tych, którzy do ciebie trafią? Bez litości. Jeśli Zarina kogoś do mnie przyśle, zadbam, by dostał to, na co zasłużył. Ona jest głosem Rawaka. Gdy on uzna kogoś za heretyka, należy go ukarać. Bez wątpienia godnie zastąpię Mordraga. Bez słowa zastosujesz tortury wobec każdego, kogo ci przyprowadzą? Tortury to brzydkie słowo. Poddam ich reedukacji. Skieruję z powrotem na słuszną drogę. Dzięki temu będą mogli iść z podniesioną głową, jako prawi słudzy równowagi. Nic więcej raczej nie zdołam ci o sobie powiedzieć. Z pewnością wskażesz właściwą osobę. Niech Rawak będzie z tobą. No dobra, to tutaj wszystko. Nie będziemy się nikogo nic uczyć. Na razie sprawa pojedynku z Jagunem jest sprawą na później. I teraz, żebym dobrze poszła, tutaj jest Tengis. My potrzebujemy sobie stąd wyjść. Tylko ja nigdy nie umiem stąd wychodzić. Ewentualnie możemy się przejść też tędy i wyjść sobie na górę. Potem wrócimy do głosu Jaxa. Jeszcze porozmawiam z Dimitriem. Bałam się, wiecie, zagadywać najpierw do niego, bo jednak bardziej zależało mi na... Wiecie, na Maracie tutaj, nie? Dobra, bo ja się znowu gubię. Tu jest Dimitr. Zróbmy sobie zapis i porozmawiajmy z nim. Szukam następcy Mordraga. I pomyślałeś o mnie? Będę niby z chęcią dręczył ludzi, by zaprowadzić ich ku światłu Rawaka? Jeżeli twoim zdaniem się do tego nadaje, to w ogóle mnie nie znasz. Okej, okay, spryt. Jeśli nie weźmiesz tej fuchy, dostanie ją Marat. Marat? Przecież to kompletny oszołom. Wykluczone. Pisze się na to. Ale zgodzę się pod jednym warunkiem. Tak? Porozmawiasz z Bahadurem i oficjalnie dołączysz do kłusowników. Nie zamierzam być jedynym kłusownikiem na świeczniku. Potrzebuję twojego wsparcia. Pójdź do Bahadura i poproś, by mianował cię kłusownikiem. A ja przejmę obowiązki Mordraga. Przysięga kłusownika, no... Anuluje mi się to zadanie, nie? Chyba tak. Nie no. Bez dwóch zdań wybieramy Marata. Tak jak mówię, nie chcę dołączyć do berserków, więc zostawimy sobie to tak jak ma być. Kłusownikiem też nie muszę być. W sprawie następcy Mordraga. Wybrałeś go już? Chcę, by Marat objął tę funkcję. Pytałeś go? Zgodził się? Tak. Rozumiem. Skoro tego pragniesz, niech tak będzie. Powiadomie Bahadura. Lepiej chodź ze mną. Jasne, czemu nie, pewnie. Dobra, niech się to anuluje, mi to tam, wiecie, nie przeszkadza. W sumie niepotrzebnie rozmawiałam w ogóle z nim, ale jak sami widzieliście, było wybranie...
albo Bahadura, Boże, albo Rawaka, albo tego całego Kitriona. No, ja stanęłam po stronie Rawaka już, więc tak to zostanie. Nie mam zamiaru wybierać innego boga, tak jakby. No cóż. Jestem typowym Morkonem. I niech tak więc będzie. To jest chyba jedyne zadanie, które musimy zrobić, jeżeli chodzi o Bahadura. Co tam, Bahadura? Nie, Bahadur się chyba goś nazywa. Więc... Ale zresztą to się zobaczy. Ważne są punkty doświadczenia. O, tu jesteś. Podjąłeś już decyzję? Tak. Wielki Jax kogoś wybrał. Postawił na Maratha, wyznawcę Rawaka. A, rozumiem. Jax dokonał mądrego wyboru. Możesz teraz wyjść. Muszę porozmawiać z nim w cztery oczy. Gratuluję doskonałego wyboru. Marat będzie idealnym następcą Mordraga. Nadszedł czas. Masz błogosławieństwo Kana i przywróciłeś równowagę. Pytam więc raz jeszcze. Czy zostaniesz mym przybocznym? Czy zgodzisz się i uczynisz mi ten zaszczyt? Mam najpierw kilka pytań. Śmiało. Przed podjęciem decyzji mądrze zebrać wszelkie dostępne informacje. Dobra, zrób zamiast swojego przybocznego. Dlaczego wyznaczyłeś mnie na swojego przybocznego? Dlaczego wyznaczyłeś mnie na swojego przybocznego? Tak naprawdę wybór należał do Rawaka. Pomyśl o wszystkim, co się zdarzyło. Sam fakt, że tu przybyłeś, był niecodzienny. Z własnej woli wszedłeś do jaskini trolla. Nie tylko zaskarbiłeś sobie zaufanie Kana i wysłałeś go w objęcia Rawaka, lecz także zdobyłeś przychylność jego głosu. Udało ci się nawet ująć Zarinę. Bez wątpienia prowadzi cię Rawak. Tylko głupiec nie dostrzegłby kogoś tak hojnie obdarzonego łaską Rawaka. No dobrze. Czyli na razie sprawa zostaje taka, że musimy zdobyć 30 poziom. Kogo mi zaznacza? Bahadur, głos Jaxa. Aha, dobra. Tutaj już nic. Czyli jeszcze ewentualnie możemy sobie sprawdzić to zadanie... No troll to trochę za wcześnie, nie? Materiał edukacyjny. Może już ma dla mnie kolejne zadanie? Może nie będzie wcale jakieś trudne? Pokonałam właśnie trzy hacze na arenie. To już coś znaczy. Ciekawe, jakie wnętrzności będzie chciała teraz. Wiadomo, jak będzie chciała jakiegoś cyklopa, no to jej nie da mnie. Okej, moi drodzy, jestem już. Wywaliło mi grę do pulpitu. To nie było przyjemne. Pewnie znowu mnie ten gościu zaczepi o Elex. Zastanawiam się, czy mogę mu tak po prostu solidne lanie, wiecie, dać i czy się wtedy odczepi. Raczej wątpię w to. Dobra, teraz żeby się dobrze wbić do odpowiedniego budynku, to chyba był ten tutaj. Chłop tam czeka? Tak, czeka. Pewnie zaraz do mnie podbiegnie. Albo i nie. Dobra, zobaczymy, czy masz dla mnie coś nowego. Tutaj jesteś. Szukałam cię. Mnie? Tak. Prezentacja wnętrzności Trytogniów okazała się wielkim sukcesem. Mogę ci zapłacić w ramach motywacji. Daj mi znać, jeśli będziesz chciał znowu zapolować dla mnie na mutanty. Co do tych mutantów? Co teraz mam ci przynieść? Nic. Teraz chcę, żebyś coś zaniósł. Pamiętasz przynętę na Trytognie? Tę, którą doprawiliście czynnikiem kontrastującym? Dokładnie.
Nie mogę narażać uczniów na spotkania z mutantami groźniejszymi od trytogniów. Ale ty mógłbyś mi pomóc. Czyli chcesz, żebym rozłożył przynętę na mutanty? Brzmi niebezpiecznie. Właśnie dlatego nie mogę tego zrobić przy pomocy uczniów. I właśnie dlatego sowicie cię wynagrodzę. Duże ryzyko wymaga lepszej motywacji. To podstawowa zasada kontroli motywacyjnej. Dobra, gdzie mam rozłożyć przynętę? Dobre pytanie, ale ważny jest też sposób, w jaki to zrobisz, więc słuchaj. Jeśli pójdziesz prosto na południe, na wzgórzu zobaczysz stary zamek. Kiedyś mieszkali w nim klerycy, teraz jednak zajmują go liczne mutanty. W środku znajdziesz stoły. Właśnie na nich połóż przynętę. W mutantach zostało niewiele ludzkiego instynktu, ale stół z jedzeniem przyciąga ich uwagę. Być może to podświadome pragnienie. Z jakimi mutantami zmierzę się tym razem? Być może z żadnymi. Masz tylko rozłożyć przynętę. Używamy jej do wabienia mutantów. To przypominające ludzi przeobrażone osobniki, które potrafią posługiwać się bronią. A, w porządku. Mózgi stanowią świetny materiał do badań. Są cudem biotechnicznej inżynierii stworzonym przez naszych przodków. Niech będzie. Rozłożę tę przynętę. Świetnie. Oto ona. Wróć do mnie, kiedy się z tym uporasz. Dobrze ci za to zapłacę. No dobra. Nie zatracaj się. Świecący Elex. Skupcie się na liczbach. Gdzie jest ten zamek? Tutaj. O mój Boże, to wygląda tragicznie. Śnieżna osada. Lodowa przełęcz. Którędy bliżej? Nie wiem. Ale to nie wygląda dobrze. Nie wiem, czy tylko ja mam takie przeczucie, ale... Tragedia. Zobaczymy. Jak pobiegnę tędy, to chyba powinno być okej. Wydawało mi się, że coś tu... jest jakiś potwór czy coś, a nic jednak nie ma. O mój Boże, trochę się cykam. Chociaż z drugiej strony to zwykłe mutanty, ale wiecie, ja mam takie przeczucie, że jakimś cudem gdzieś, mimo że nie powinnam, to spotkam na przykład... mały napój eleksowy. To spotkam na przykład, nie wiem, cyklopa albo patrona. To mnie zawsze przeraża w tych takich wędrówkach po... miejscach takich zaśnieżonych w Eleksie 2. I w ogóle w Eleksie, nie? Bo w jedynce chodziliśmy po Ksakorze, prawda? A teraz nie chodzimy po Ignadonie. Zouza. O kurde. Co to za ćwoki tam? Łupieżcy. Moglibyśmy się z nimi pobawić, ale czy mi się chce? Niekoniecznie. Zastanawiam się, czy będziemy musieli walczyć, czy niekoniecznie. Co to jest? Dron Oje! Dron kamikadze! Dopiero po czasie do mnie to doszło. Dobrze, że się odsunęłam. Wydaje mi się, że ostatniego towarzysza poszukamy sobie w kolejnym odcinku. Tu też jest... Nie, to nie jest łupieżca. Mutant, no właśnie. I tam jest teleport, czy mi się wydaje? Wydaje mi się. Może wejdziemy bokiem. To chyba nie będzie głupi pomysł. Warto spróbować.
skrzynka, łatwy zamek. Wiecie, no, tak jak ona mówiła. Nie udało się. Dobra, Jack, czaję. Tak jak ona mówiła, nie musimy wcale z nimi walczyć, więc to jest na pewno jakiś tam plus. Wyrzutnia granatów, modyfikator odporności na ogień, dopalacz krew życia i dwie rudy żelaza. Zobaczymy, czy są tu jakieś mutanty po tej stronie. Wydaje się, że nie. Tu jest jeden stół. Tyle powinno wystarczyć. I dwie są tak jakby na górze. Może przez okno uda mi się tam... Oh my god. Wlecieć. Na szczęście Jack się umie chwytać krawędzi w tej części. Tutaj też nie. Dzbanek. Dobra, nie wymagało to jakichś nie wiadomo jakich trudności ode mnie. Tyle powinno wystarczyć. Widzę tam mutantę na dole, ale nie musimy się nimi w ogóle przejmować. Spróbujmy sobie otworzyć skrzynkę. Nie udało się. Czaję, Jax. Najlepiej zacząć od końca. Może coś kliknie? Nie. Nie? No jak to nie? Dobra, to może do przodu. Siup. Nie. Jezus kochany. Siup. Ajajaj, no. Trzeba przyznać, że kufer dosyć... trudne. Nie udało się. Jak na standardowy zamek, to jest zbyt trudny. Siup. Siup i siup. A co w środku? Pokaż, kotku, co masz w środku. Nie klikło mi coś tu. Teraz dopiero. Specjalizacja ochrona. Miód, eliksir wojownika i mały eliksir życia. Dobra, całkiem niezły loot, trzeba przyznać. I jeszcze potrzebujemy się dostać wyżej. O, tutaj coś fajnego leży. Jej, mamy paliwo. Wyznaczono kolejne oddziały do pomocy na posterunku. Z neutralizacją tych paru kleryków nie powinno być problemu. Eleks z tego obszaru zostanie niezwłocznie wydobyty. Wystarczy. Muszę wrócić do Alzei. Dobra, świecący Eleks. Przerwało nam raport, ale w sumie to... Nie wiem, co tam mogło być aż tak ciekawego. Depozytorium. I chyba, że do niej trafię bez namierzania jej na GPS-ie. O mój Boże, no trzeba przyznać, że w sumie obeszło się bez walki. Z jednej strony to fajnie, z drugiej mogłam powalczyć, bo to były też takie zwykłe mutanty. Ale jakoś, wiecie, trochę czasami jak walki jest mniej, to też jest dobrze. Wiecie co, może byśmy trochę... Ja pierdolę, nie! Nie chciałam! Zaczęłaś walkę, dzięki gro. Automatyczne zapisywanie, możesz mi to dać. Nie chciałam, nie? Przez chwilę się zastanawiałam, jak włączyć, wiecie co? Jetpacka, nie? No, se włączyłam. Widzieliście.
Że się rzuciłam na gościa bez powodu. Dobra, chciałam sobie podlecieć, bo będzie szybciej. Po prostu. Czasami się to opłaca, nie? Ogólnie po skończeniu gry będzie mieć nieskończony jetpack. Dajcie ujście uczuć. Co do tych mutantów? Rozłożyłem przynętę z Eleksu. Znakomicie. Teraz czekamy, aż mutanty ją zjedzą, a czynnik kontrastujący rozniesie się po ich ciałach. Trudno przewidzieć, ile to zajmie. Porozmawiam za Skillem, on powinien wiedzieć. Dam ci znać, kiedy możesz wrócić po mózgi mutantów. No dobra, czyli na razie to jest wszystko tutaj. Mamy w sumie jeszcze chwilę, ale czy przez tą chwilę coś jeszcze zdołamy zrobić? Wiecie co, chciałabym spróbować z tym trolem. Jestem ciekawa, jak bardzo niebezpieczny jest w stosunku do mnie. Troll jest tutaj, prawda? Tak. Ale on jest ranny. Więc może jest szansa, że go zabijemy bez problemów. Wiecie, chcę sprawdzić po prostu. Dlaczego by nie? Może się okazać, że jestem w stanie wykonać to zadanie. I nie będziemy musieli czekać na większy poziom umiejętności. Zobaczymy, ile ma czaszek, bo jak ma 3, to może być, wiadomo, trudno, nie? Stary gryzak. Rogaty wilk. Oh my goodness. Trochę się dałam obić bez sensu. Dawaj, Jack, spijemy. Zobaczymy. Wiecie, tak na sprawdzenie. Już się dowiedzieliśmy, że zadanie z klerykami na razie jest nie do zrobienia. Co nam szkodzi sprawdzić zadanie z trolem? Tu jeszcze trochę ta łatajstwa biega. Przeciwnicy tacy w sumie w sam raz dla nas. Dobra, wiecie co, bo ja nie lubię raptorów, strasznie. Już wolę się z mokrzołazami chyba bić. Jest nasz troll. Spróbuję sobie najpierw wyciągnąć łuk i zobaczymy. Ranny troll. Mam tylko jedną czaszkę. To oznacza, że troll jest w sumie do pokonania chyba. Koło niego chodzi rogaty wilk i on będzie mi pewnie przeszkadzał. Cześć! Oh my god, nic mu nie robię. Chociaż nie chcę dostać od niego, bo pewnie zginę, jak dostanę. Ale będzie rzucał kamieniem. Zróbmy silny atak. Jeszcze jeden. A może bym tak sobie polatała? Czy pobiła trochę? To się nie sprawdza. Okej, umarłam od jednego ciosu. Czyli nie może mnie w ogóle uderzyć. Serio, raptor się przyten. Weź mnie, nie denerwuj. Strasznie was nie lubię. Nie no, ale wiecie co, troll to jest w sumie na wyklepanie. Ej, a gdybym tak zaczęła w niego naparzać z jakiejś broni? Tylko, że ja chyba nic nie mogę założyć za bardzo takiego dystansowego. Strzelbę mogę założyć. Weźmy sobie ją pod 8. Wiecie, dlaczego by nie skorzystać? Mam trochę naboi. Jax. Wziął się za Zouzę. W sumie całkiem... Zouza jeszcze żyje jakimś cudem. Ej, wiecie co? Tak szczerze mówiąc.
A, Zoza chyba umarła, nie? Nie. Teraz umarła. Ale gdybyśmy tak go pomasowali, Oh my godness, dobra. Jax, uciekaj! Dobra, ale zrobiłabym zapis. To ma prawo się udać, szczególnie, że jak będę się z nim długo biła, to nawet Zoza być może wstanie. Oh my god, kamień! Dobra. Kamień był kamieniem. Wiecie, to jest ranny troll, no nie ma co się... Okej, Zoza już wstała. Ja bym chciała, żeby się Zoza nim, wiecie, zajęła oklepywaniem go po plecach. Ała, no! Dostałam kamieniem prosto w ryj. Dobra, Zoza go tam leje. Zróbmy zapis kolejny. Ja widzę w tym jakiś potencjał, no nie? To nie jest wcale jakieś trudne. Mielibyśmy questa z głowy. A, Zoza już umarła. Dobra, to cudownie. Cześć. Wątpię, że mi coś zrobisz. Oh my god, tylko błagam, nie spadaj mu Jax na głowę. Cześć. W sumie strzelba to ci całkiem nieźle robi. Po pleckach cię mizia. Gin, poczwaro. Cześć. Dobra, robiłam unik. Wow, 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 wow. Cześć. Dobra, nie mam już strzelby, wykończyła mi się. Ale mamy jeszcze broń. Dobra, nadpiszmy ten zapis, już nie będę się srała, tak? Chociaż nie powiem, napięcie czuję niezłe. Dobra, zapisałam się przecież. Okej, Zoza wstała i się położyła z powrotem. Chodź do mnie. Będziesz rzucał kamieniem? Nie rzucaj kamieniem. Dobra, zróbmy mu silny atak. Dobra, zrobię kolejny zapis. Nie, troll jest do wyklepania. Trochę to zajmuje czasu. Ale muszę przyznać, że jest całkiem nieźle. Szczególnie jak żeśmy użyli sobie tej strzelby. Chciałabym nie dostawać kamieniem. O, możemy go tak odpychać. Oła, nie ma wytrzymałości. Dobra, polatamy troszeczkę. Kamień. Ała, kamień. Jax, dlaczego schowałeś mi broń? Dobra, zapis, bo to wszystko jest teraz ryzykowne strasznie. Ekwipunek. Ja nie mam aktualnie mikstur żadnych. Ta bestia szuka kłopotu. Dobra. Gdzie ten troll? No paskudo! Zoza, dajemy radę? Zoza już umarła. Dobra, on ma to swoje takie tąpnięcie. My możemy go odpychać tą tarczą. I to go, wiecie, wybija z rytmu. Dobra, zrobimy unik jakiś zaraz. Zróbmy tak. Teraz nie zadziałało za bardzo, tak jak chciałam. Dobra, zróbmy jeszcze jeden zapis. Już za długo z nim walczę. Będą zapisy co 5 sekund. Ale naprawdę. Tąpnięcie będzie.
Weź się tam. Zestunuj się trochę. Oh my god, zrobiłam unik w takim momencie, że już myślałam, że jest po mnie, nie? Nie, dobra, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Czuję, że mamy to pod kontrolą jakoś tam w miarę. Tylko, że on mnie umie namierzyć bardzo dobrze tym kamieniem, to mi się bardzo nie podoba. Robienie silnych ataków też nie jest dosyć mądrym podejściem. Dobra, może zrobię takie szybkie. Zobacz, wstała. Już jest prawie nasz, nie? Jeszcze parę ciosów. Oh my god, dobra. Pięknie! Żarłoczny potwór. O mój Boże, to było trudne trochę, powiem szczerze. Dobra, do kogo mam się udać? Tutaj mamy się udać, do Gardara. Uff, ale widzieliście ile expa? To było warte tego, nie? Jak już robimy końcówkę wszystkiego, to tu też na tiptopens. Co do tego trolla? Jakieś wieści? Co z nim? Możecie już spać spokojnie. Bestia nie żyje. Niech no ci się przyjrzy. No, wszystkie kończyny wciąż masz na miejscu. Niewiarygodne. Podobnie jak obiecana przez ciebie kwota. Od razu do rzeczy. Dobrze. Nigdy nie sądziłem, że dożyję dnia, gdy wypłacę komuś te kryształki. Dzięki. Jeżeli jest jeszcze coś, czym mógłbym się dla was zająć, daj mi znać. Chwilowo nic nie przychodzi mi do głowy. Ale dam ci dobrą radę. Dbaj o to, by machać bronią tylko w słusznych sprawach. Tacy jak ty nie powinni zbaczać z wytyczonej ścieżki. Chyba sam rozumiesz. Mhm. Jasne. To dobrze. Do zobaczenia. Super. Wyeliminuj trolla. Za niedługo będzie nowy poziom. Jeszcze taka jedna sprawa, właśnie, bo tutaj jest jedna rzecz, której nie wzięłam, a fajnie by było wam pokazać ją. Tylko nie chciałam na dach za bardzo. Czy wydaje mi się, czy Zouza używa drabiny jak prawowity obywatel? Chyba tak. Tutaj możemy znaleźć fajną kuszę na początek gry, która się nazywa Kieł i to jest w ogóle... Ktoś tu wchodzi? Nie, i to jest w ogóle chyba legendarna broń, tak. W ogóle. Wyznawca. Dobra, to nie chcę tego na razie. Chcę wam kuszę pokazać. To jest broń dystansowa. Jak widzicie, jest w ogóle wow, przepotężna. Miotacz oszczepów uszkodzony. Broń ciężka. Wymaga od nas dużo zręczności. Jak widzicie, siłowo mogę już ją nosić. A nie, bo to jest miotacz oszczepów. To była broń, która się nazywa Kieł. Kusza uszkodzona. Wielki łuk. Kieł. Fajna kusza na początek gry, jak widzicie, ale ta broń ciężka, no, super wygląda. Moi drodzy, dziękuję wam już bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał. W kolejnym znajdziemy sobie ostatniego towarzysza i może jeszcze uda nam się zrobić jakieś zadanie. Trzymajcie się i cześć!